Proszę Państwa, bardzo mi miło przedstawić Państwu Panią Justynę Chrapowicz, Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Lidla, która opowie nam na swoim przykładzie odnosząc się do sytuacji, którą sama poznała na własnej skórze, tak można powiedzieć, opowie nam o tym, w jaki sposób wielkie sieci handlowe traktują swoich pracowników i co robią, czego też nie robią pracownicy, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Myślę, że ta rozmowa też będzie dobrym wstępem do obejrzenia filmu, który na dzisiaj sobie zaplanowaliśmy, filmu Marii Sadowskiej Dzień Kobiet. Pani Przewodnicząca, bardzo proszę o Pani prezentację. Dziękuję. Dopóki zacznę w ogóle prezentację, to też chciałabym parę słów wstępu, bo prezentacja w sumie jest tylko i wyłącznie o mojej organizacji, a ja właśnie chciałabym parę słów wstępu. Nie wiem, czy Państwo zauważyło, ale w sieciach handlowych zazwyczaj większość pracowników to kobiety. Z miłą chęcią przyjęlibyśmy mężczyzn, ponieważ są takie sytuacje, że ich bardzo potrzebujemy. No ale myślę, że jest trochę też taki stereotyp i mężczyźni też nie widzą się w sieciach handlowych, nie widzą się siedzących za kasami obsługujących ludzi, no bo mężczyźni stwierdzają, że oni by woleli iść do centrum dystrybucji i tam pracować. Więc moim zdaniem dlatego mężczyzn jest tak mało, a jeżeli już w ogóle są, to zazwyczaj po paru dniach stwierdzają, że oni w takich warunkach pracować nie będą i na pewno nie za takie pieniądze. To też jest taka druga rzecz. Dlatego tak naprawdę są sytuacje takie, że mamy tylko pracowników tylu, ile potrzebujemy, więc jak któraś z kobiet bądź nawet dwie zajdzie w ciążę, zaczynają się po części problemy, bo trzeba zatrudnić nowego pracownika, tego pracownika oczywiście trzeba też wyszkolić, też trochę trwa, też nie ma pracowników, którzy mogliby się poświęcić, żeby wyszkolić te nowe osoby, też tak naprawdę są pracownicy ściągani właśnie z innych sklepów, więc tak naprawdę te wszystkie supermarkety nie są przyzwyczajone, znaczy się nie biorą pod uwagę, że w pewnym momencie kobieta chciałaby założyć rodzinę i chciałaby mieć dzieci, tak? Później druga sytuacja jest taka, że taka kobieta praca po tym macierzyńskim i zaczyna, i to też jest taka w sumie kobieta problemowa, no bo wiadomo, że ona musi być punktualnie, ta pani, która ma to dziecko. Też tak naprawdę myślami jest w domu, bo zastanawia się, czy dziecko, które opiekuje się mąż, czy ktoś inny robi to dobrze, tak? Więc niestety prawda jest taka i dość brutalna, że zazwyczaj pracodawcy robią wszystko, żeby zwolnić takie osoby, no bo to też nie są osoby wydajne po części. Więc tak to wygląda. W sklepach to, co też można zauważyć, właśnie pracują kobiety. Nie ma tych mężczyzn, więc zastępcy, kierownicy to kobiety. Tylko jedna rzecz mnie też po części zastanawia, dlaczego na przykład jako kierownicy regionalni to mężczyźni, ale zastanawiałam się właśnie też nad tym i stwierdziłam fakt taki, że na tym stanowisku po prostu nie można być takim człowiekiem ludzkim. Niestety czasami kobieta nie potrafi się przestawić, przykro mi panowie, ale kobieta nie potrafi się przestawić na bycie taką nieludzką. Tam nie można mieć emocji, tam nie można okazywać emocji. Powiem to na przykładzie mojego właśnie kierownika regionalnego. Jak na początku zaczynaliśmy z nim współpracę, był taką osobą, z którą można było się dogadać, wytłumaczyć mu, on potrafił zrozumieć niektóre rzeczy, a w pewnym momencie po tych wszystkich szkoleniach, które przeszedł, zrobili mu takie po części pranie mózgu, jak ja to mówię, i już nie dało mu się nic wytłumaczyć, on zawsze wiedział lepiej, on po prostu nie chciał z nimi rozmawiać. Przytoczę też taką sytuację, która mi się zdarzyła z moim kierownikiem też regionalnym.
była promocja wtedy w drobiu, na uda, ćwiartki i tak dalej. Przyjechała nam dostawa, wiadomo, że klienci rzucają się na takie rzeczy, przyjechała nam duża dostawa i tak naprawdę wszyscy musieliśmy siedzieć na kasie, obsługiwać klientów. Cały towar z tymi promocjami stał na sklepie spakowany, nie mieliśmy czasu nawet go wypakować. Ja zeszłam z kasy w pewnym momencie, bo klientka, znaczy jak siedziałam na kasie, to klientka podeszła do mnie i mówi mi, czy nie mogłaby pani tam rozłożyć tego drobiu, no bo ja bym chciała coś sobie kupić, tak, to udo czy coś tam. Ja odwracam się i pokazuję, a czy widzi pani, co się dzieje, czy widzi pani, że wszyscy musimy siedzieć i obsługiwać klientów, ta osoba od odpieku musi wypiekać i no nie jestem pani po prostu w stanie pomóc, tak, że no, to nie jest moja wina, że mój kierownik zaplanował tyle i tyle ludzi i że tylko tyle możemy mieć, tak. Cena zbulwersowana poszła i coś tam zaczęła w ogóle sama sobie wyjmować. To jest w ogóle szczegół, no bo jeżeli coś by się stało, to by było na nas. Więc trochę się rozluźniło. Ja dzwonię do mojego właśnie kierownika regionalnego i mówię mu, jaka jest sytuacja, tak? A on, można powiedzieć, że krzycząc na mnie przez telefon, mówił mi, że mu wydrukowała taki raport godzinowy. Tam na tym raporcie godzinowym jest coś takiego, ile w godzinę robimy danego targu. I ja mu to drukuję i odzwaniam do niego i mówię mu te cyfry. On do mnie mówi, no wie pani co, no generalnie to powinny być 3-4 kasy otwarte. Ja mówię, no wie pan co, no ale jest 6 otwartych, tak, więc coś jest nie tak. No ale to widocznie to jest pani wina, no bo pani nie potrafi zarządzać pracownikami. I wiem, że raz w życiu się tam rozpłakałam. Pierwszy raz i ostatni w ogóle, jeżeli chodzi o Lidla. Bo nie dość, że klienci wybierali na nas taką presję, bo mieli do nas pretensje właśnie, że towar nie jest wyłożony, że oni by chcieli to kupić, a jeszcze te kolejki takie kolosalne, które wchodziły po alejki, jak to my mówimy, tak? Więc to była jedyna taka sytuacja, gdzie właśnie po prostu się rozpłakałam, postałam na magazynie 5 minut i wszystko ze mnie spłynęło i poszłam dalej pracować, więc kierownicy regionalni to tak jak mówię, oni mają to pranie mózgu. No i zachowują się nieludzko, tak? Oni też, ja rozumiem, że oni też mają swoje cyfry, które muszą wyrobić, no ale też no nie kosztem tego, że będą nas traktować, no żeby nie powiedzieć, jak śmiecia też, tak? Na tej zasadzie. I teraz zaczynając tak naprawdę od moich początków, jestem osobą takim podróżnikiem trochę, ponieważ pochodzę z Białegostoku, pracowałam 5 lat właśnie w Lidlu w Łodzi, aktualnie mieszkam we Wrocławiu, ale moja współpraca z Lidlem zaczęła się właśnie w Łodzi. Przeprowadziłam się, bo zaczęłam szkołę w Łodzi, też na początku pracowałam na produkcji, ale stwierdziłam, że to nie jest praca dla mnie, no bo ani się nie rozwijam, po prostu to nie była praca dla mnie. Więc tam, gdzie pracowałam, był Lidl, zaniosłam swoje CV. Po 2 dniach odzwonił do mnie właśnie kierownik regionu, poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, od razu mnie w sumie zatrudnili, no i tak rozpoczęła się moja kariera, można powiedzieć, w Lidlu. I powiem tak, że na samym początku tak naprawdę warunki były bardzo fajne, bo była odpowiednia ilość ludzi. Wiadomo, że zawsze mogło być lepiej, ale na tamtym okres, czyli 5 lat temu, warunki były dobre i wszystkim się tak naprawdę bardzo dobrze pracowało, bo wszyscy z chęcią chodziliśmy do pracy. Wszyscy chcieliśmy tam chodzić, była fajna atmosfera, pracownicy. Nie było sytuacji, że ktoś komuś coś nie pomógł, tak? Więc to było naprawdę, naprawdę bardzo fajne. I po okresie próbnym firma stwierdziła, że będą mnie, że chcą mnie awansować na zastępcę. Już wam mówię, jak to mniej więcej wygląda w firmie naszej. Jest pracownik, zastępca drugi, zastępca pierwszy, kierownik. Tak to mniej więcej wygląda. Więc po 3 miesiącach awansowali mnie już na zastępcę drugiego. Później po roku czasu na pierwszego, ale jak już stałam się zastępcą, to wtedy zauważyłam, jak wielka presja leży właśnie na kierownikach i na zastępcy, jak dużo jest tych obowiązków.
Jak się tak szkoliłam, powiedzmy już 2-3 miesiące, to te właśnie warunki zaczęły się w sumie pogarszać. Zaczęło nas być coraz mniej, coraz więcej obowiązków, zaczęło się nadgodziny, przychodzenie wcześniej. Więc taka presja też była. Też potrafiłam, jak chodziłam na popołudniowe zmiany, też potrafiłam tak zmotywować moich pracowników, że wychodziliśmy punktualnie. A my jako zastępcy mamy taką umowę, że mamy tak zwany reach-out, 30 godzin, znaczy 30 nadgodzin jest wliczone w nasze umowy, za które dostajemy pieniążki i nie musimy tego wyrabiać. Więc ja będąc zastępcą miałam zazwyczaj te popołudniowe zmiany i zazwyczaj przychodziłam na 14, to udało mi się właśnie zmotywować pracowników, żebyśmy wychodzili tam po 22 chwilę, tak? Więc tak naprawdę nie wyrabiałam tego tak zwanego reach-outu, tak? Więc któregoś razu też kierownik regionu dzwoni do mnie i mówi mi, że muszę przychodzić wcześniej, no bo jak to jest możliwe, że ja dostaję za ten reach-out pieniążki, a ja go w ogóle nie wyrabiam na tej zasadzie, tak? Ja mówię, wykończono generalnie w umowie jest coś takiego, że nie muszę go wyrabiać, tak? A to nie jest moja wina, że potrafię zmotywować tak pracowników, że są w stanie zrobić coś i żebyśmy wyszli właśnie po tych 8 godzinach, tak? Więc coś tam jeszcze powiedział, ale stwierdził, że okej, to nie musi pani przychodzić wcześniej. I tak to wyglądało. No i tak naprawdę zaczęłam mniej więcej myśleć o założeniu związków zawodowych, ale jako osoba, która nie miała nigdy styczności ze związkami zawodowymi i tak naprawdę nie wiedziała, z czym to się je, jak to założyć i tak dalej. Więc myślałam o tym, trochę porozmawiałam z kierowniczką i to był po części też mój błąd, bo jakbym miała inną kierowniczkę, to ona mogłaby to przekazać dalej i pewnie zostałabym od razu zwolniona za samą myśl o tym, że chcę założyć związki. Ale kierowniczka też mnie tak oddalała od tej myśli, motywując to w sumie tak, że kiedyś już był związek w 2006 roku w Lidlu, założony w Gorzowie, z tego co pamiętam. Też kobieta zakładała te związki. I można powiedzieć, że pracodawca właśnie zrobił wszystko, żeby czy się udało im się to, tak? Zniszczyli związki, niektóre, nie wiem ile jest w tym prawda, ale niektóre osoby zostały przekupione, ta sama dziewczyna, czyli ta przewodnicząca nie chciała być dalej przewodniczącą, bo też została podstawiona pod ścianą, ale to tylko i wyłącznie przez partnera, bo zaszła w ciążę. Więc jej partner powiedział, że albo związki, albo rodzina, tak? No bo przyznam szczerze, że jakbym ja teraz też zaszła w ciążę, to byłby problem, bo to jest w pewnym momencie jest tak dużo wyjazdów, tak dużo szkoleń, tak dużo spotkań z pracownikami właśnie, że ja w miesiącu bywam tylko na weekendy, a może i nie w domu, więc to właśnie też jest tak, nie jest tak lekka praca, jak się wszystkim wydaje, tak, na tej zasadzie. Ale wracając do tych moich właśnie początków z firmą, mieliśmy również spotkania takie z pracodawcą raz na parę miesięcy, kierownicy i zastępcy. Jak wszyscy właśnie rozmawialiśmy o tym, że te warunki się pogarszają. Między sobą to było oczywiście. Ze pracodawcą, czyli z kim? Bo rozumiem, że nie z zarządem. Nie. Z pracodawcą, czyli z dyrektorem danego regionu, pod który podlegaliśmy. Bo to wygląda tak, że jest dane centrum dystrybucji, które jest odpowiednie za jakiś tam region. Tak? Więc to były spotkania z dyrektorem danego regionu. I właśnie na tych spotkaniach tak naprawdę dostaliśmy niezły ochrzan za to, że sklepy wyglądają tak, a nie inaczej, że w ogóle jak nie mamy siły, to możemy się sami pozwalniać, oni na nasze miejsce znajdą ludzi. I oczywiście jak im tłumaczyliśmy, że pracownicy nie są, już ta presja jest tak wysoka, że pracownicy już mają też tego, że jest nas za mało i tak dalej,
Oni nam tak naprawdę po części mydlili tylko oczy, jak się okazało, że do końca tego roku, czyli to był rok bodajże 2012, czyli do końca roku 2012 wszystko się zmieni. No i nadszedł rok 2013, nowy rok obrotowy, wszyscy byliśmy zadowoleni, że faktycznie się zmieni na lepsze. No i kierownicy dostali plany bieżące na ten rok 2013, no i czar pryzł. Bo generalnie, jak zobaczyliśmy te plany obrotowe na każdy sklep, to stwierdziliśmy się, że zacznie być coraz gorzej. Tak faktycznie było. Także, że było po prostu coraz gorzej. Więc wtedy już bardzo zaczęłam myśleć o założeniu związków zawodowych. Dopytam tutaj, bo myślę, że to nie dla wszystkich jest jasne. Czy plany, czy od pracowników wymaga się, żeby oni wyrobili jakiś obrót dla firmy? Przecież to, jaki jest obrót w danym sklepie, to nie zależy od pracowników, którzy siedzą na kasie, prawda? Tylko od marketingu, od usytuowania sklepu, od tysięcy różnych, od atrakcyjności oferty, od mnóstwa takich czynników, na które pracownicy w ogóle nie mają żadnego wpływu. Jasne, tylko powiem tak. To bardziej chodziło o plany. Jakby to teraz tak powiedzieć, żeby każdy mógł zrozumieć. Oprócz tego, że mieliśmy plany właśnie te obrotowe, to mieliśmy plany wydajnościowe na tej zasadzie, tak? I powiedzmy, plan tygodniowy był tam 500 tysięcy, wydajność. To się liczyło tak, że ilość klientów, która przyszła na sklep i zostawiła pieniążki w naszym sklepie i to się właśnie dzieliło i wychodziła wydajność, tak? I to zależało, i wydajność tak naprawdę zależała od tego, ilu pracowników na dwóch zmianach dziennie mamy, tak? Bo jeżeli jest za dużo pracowników, to ta wydajność była mniejsza, tak? A jak zauważyliśmy, że w ciągu dnia nie robimy planów finansowych, to musieliśmy zwalniać pracownika właśnie do domu, żeby wyrobić tą wydajność tak zwaną. Nie wiem, czy... Zwalniać i nie płacić mu za ten... W sensie... Jakie tam są, przepraszam, tam stawki są godzinowe, czy każdy dostaje pensję? Pensja. Czyli jest pensja na umowie i tak, ewentualnie nadgodziny płatne. Tak, bo się w teorii płatne, bo zazwyczaj jest tak, że wydają albo właśnie zwalniają wcześniej do pracy, czyli te nadgodziny oddają. I zazwyczaj w sumie jest tak, tak? Tylko że jeszcze jeśli chodzi, jak już poruszyliśmy te nadgodziny, to pracodawca nie wydaje tych dni wolnych wtedy, kiedy potrzebuje tego pracownik, tylko wtedy, kiedy właśnie mamy takie sytuacje, że musimy kogoś puścić, no bo wiemy, że nie zrobimy tego planu, a jak nie zrobimy wydajności i planu, no to wtedy różne rzeczy i różne krzyki są od naszych przełożonych. To czyli tak nie ma mowy, żeby sobie, nie wiem, zaplanować dzień wolny, bo trzeba odwieźć dziecko do ortodonty na przykład, tak? Nie ma mowy nawet wyjść o godzinie 14, nawet jeśli kobieta musi o 15 odebrać dziecko z przedszkola. Siedzi. No nie ma takiej mowy. No tak, tak. Mimo, że ma zmianę do 14. Mimo, że ma zmianę do 14. W pewnym momencie zaczęło być nas tak mało, że kierownicy planowali osoby od 6 do 14, a pierwsza osoba, która przychodziła na 14, to był albo zastępca zawsze. A osoba kolejna, czyli pracownicy, przychodzili na 15, na 16. Więc te osoby, które miały do 14, musiały siedzieć właśnie, żeby zmieniły te osoby o tej 15. Więc planowanie tak naprawdę nadgodzin. To jest planowanie nadgodzin, którego nie można robić, tak? No, ale nie było innego wyjścia na tej zasadzie. Więc wracając, bo już się trochę pogubiłam, więc wracając, zaczęłam właśnie po tym wszystkim bardziej myśleć o założeniu związków zawodowych. I w sumie można powiedzieć, że dobrze trafiłam, bo na mój sklep przyszli organizatorzy z Komisji Krajowej. Bardzo się ucieszyłam, pamiętam tą chwilę do dziś, zawsze ją tam wspominam, jaką minę w ogóle musiałam strzelić do tego pana,
który mi powiedział, że właśnie chcą założyć związki zawodowe. Dałam im swój numer telefonu. No i mieliśmy takie pierwsze spotkanie, tak jak już rozmawialiśmy z panem. Na tym pierwszym spotkaniu byłam ja i moje koleżanki. I pierwsza nasza myśl w ogóle o tych osobach, które miały przyjść akurat wtedy do mnie do mieszkania, była taka, że to na pewno są osoby postawione z Lidla i że możemy za chwilę nie pracować w Lidlu, tak? No bo tak po prostu taka presja była przez naszego pracodawcę stosowana. No ale na szczęście to nie było osoby z Lidla. Panowie wszystko nam wytłumaczyli, powiedzieli, co trzeba zrobić, żeby założyć związek zawodowy i jak to mniej więcej wygląda. Więc ja i te koleżanki zaczęliśmy rozmawiać z innymi pracownikami, pierwszą w naszym sklepie. Wiadomo, że też rozmawialiśmy tylko z osobami zaufanymi, bo no różne rzeczy są. Ktoś chce się podlizać pracodawcy, nie wiem, ktoś kogoś nie lubi, a wiadomo, że wtedy, znaczy tak jak teraz w sumie, że jak się głośno mówi o związkach zawodowych w mojej sieci, no to wiąże się tylko z tym, że ktoś za chwilę może stracić przez to pracę na tej zasadzie, więc uzbieraliśmy minimum 10 osób jest potrzeba, żeby założyć związek zawodowy, ale wtedy uzbieraliśmy, żeby już więcej osób. Generalnie nie wiedziałam, że zostanę przewodniczącą związku, no bo też i po części też nie chciałam. Właściwie nie myślałam też o tym, może na tej zasadzie, no ale wszyscy stwierdzili, że jak już zaczęłam właśnie rozmawiać z pracownikami, że to będzie najlepsze wyjście, żebym ja, no bo tam w sumie młoda, nie mam dzieci, nie mam kredytu, mogę sobie na to pozwolić. Założyliśmy związek zawodowy. Zazwyczaj jest tak, że wysyła się pismo do pracodawcy o tym, że związek powstał. My zrobiliśmy to troszeczkę inaczej. Też to zrobiliśmy specjalnie, bo pojechaliśmy do Tarnowa Podgórnego, do głównej siedziby, oficjalnie złożyć te dokumenty. No jak już tam zajechaliśmy, to pani, która siedziała w recepcji, kazała nam w sumie, wpuściła nas do jakiegoś pokoju, bo czekaliśmy 15 minut na kogoś, kto do nas zejdzie. Oczywiście to nie był ani prezes, ani nikt z zarządu, tylko przyszli pełnomocnicy tam kogoś tam. Przyjęli od nas pismo, byli wielce zaskoczeni, że w firmie powstał związek, bo myśleli, że no, wszyscy będą się bali po tym pierwszym razie, jak właśnie był. No i wróciliśmy, ja wróciłam do Łodzi, no i następnego dnia idę do pracy. Ja się zastanawiam tak naprawdę, co ze mną w tym momencie będzie. Bo wiadomo, no ktoś się przeciwstawił firmie, no ja to tak nazywam, tak? Że ktoś chce jednak walczyć o prawa tych pracowników, tak? Ktoś chce coś zmienić. No i się w sumie nie myliłam, bo tak naprawdę już po pierwszym dniu było widać, że mój przełożony jest trochę cięty na mnie. Zaczęły się częste kontrole na moich zmianach, od pracownika tak naprawdę dobrego, stałam się złym pracownikiem. Musiałam pisać jakieś dziwne oświadczenia, dlaczego sklep wyglądał źle, dlaczego nie wiem, nie zrobiłam zamówienia tego, dlaczego czegoś tam nie zrobiłam, co on prosił, tak? Więc zaczęła się takie wywieranie na mnie presji, żebym, nie wiem, żebym dostała właśnie w kość za to, że się odważyłam cokolwiek zrobić, tak? Że chcę coś właśnie zrobić dla tych pracowników. No ale któregoś dnia napisałam list do głównej siedziby, czyli do Tarnowa Podgórnego, z zapytaniem, dlaczego mi przełożony traktuje mnie inaczej niż wszystkich pracowników, czym ja sobie na to zasłużyłam, tak? I od tamtej pory odpowiedzieli mi jakieś tam oczywiście dziwne rzeczy. I od tamtej pory tak naprawdę mój przełożony zmienił stosunek do mnie, tak? Już nie był tak jak na samym początku taki wredny, można to tak nazwać. No i tak naprawdę w sumie to teraz zacznę od prezentacji, bo to był taki wstęp. Później udało się nam
udało się nam nazbierać 150 osób. Ja już byłam też na etacie związkowym i zaczęłam wtedy tak naprawdę stricte poświęcać się właśnie już działalności. No, a mogę jeszcze w sumie jedną ciekawostkę powiedzieć. A propos tego mojego etatu związkowego, bo w sumie też na początku miałam godziny związkowe, tak? Tam, nie wiem, tam wychodziło tam parę godzin związkowych, ja z nich korzystałam, tylko że pracodawca standardowo robił podwórkę, czyli ja prosiłam o tydzień tych godzin związkowych, a pracodawca stwierdził, że nie może sobie na to pozwolić, żebym ja poszła na tydzień na tych godzin związkowych, czyli ustalał mi godziny tak, że przychodziłam od 6 do na 4 godziny, od 6 do 10. Od 6 do 10 i od 10 do 14 miałam te 4 godziny związkowe, więc tak naprawdę robił wszystko, żebym nie mogła jechać gdzieś tam do innych właśnie pracowników i rozmawiać z pracownikami. Tak, to też było tak naprawdę problematyczne, no bo ja nie zdążyłam przyjść do pracy, przebrać się, tam coś pomóc pracownikom i musiałam w sumie za chwilę wyjść. Więc nie wiem, czy im się to w jakikolwiek sposób opłacało, czy to naprawdę, trudno jest mi powiedzieć, no ale to na pewno robili specjalnie, żebym nie mogła organizować pracowników właśnie z innych miast. I teraz trochę o prezentacji. Okay. Tu mamy takie trzy najważniejsze problemy sieci handlowych ogólnie, tak naprawdę, bo one są wszędzie tak naprawdę takie same, czyli zaczynając, to jest niskie zatrudnienie, przeciążenie pracą i niskie zarobki. U nas, my zakładając organizację, nam tak naprawdę chodziło o tylko i wyłącznie zwiększenie zatrudnienia i tak naprawdę to się nie zmieniło. Bo dzięki zwiększeniu zatrudnienia nasza większość problemów się rozwiąże, czyli te nadgodziny, to, że kobieta mając dzieci z żłobku bądź przedszkolu wyjdzie o tej godzinie 14 i nie musi się martwić i dzwonić ewentualnie z pracy do, nie wiem, do koleżanki, do cioci, no, do różnych osób, tak, żeby odebrać to dziecko i w końcu będziemy mogli iść na zaplanowaną urlopę, bo sytuacja z naszymi urlopami też wyglądała tak, że mieliśmy zaplanowany tydzień urlopu powiedzmy w lipcu, ale okazało się, że no, któraś z koleżanek zachorowała bądź coś się stało i nie było jej w tym tygodniu właśnie w pracy i ściągali nas po prostu z urlopu, ewentualnie w niedzielę mówili nam, że niestety no, nie możemy iść na urlop, tak? No, bo nie będzie miał kto pracować. Więc tak naprawdę nam chodzi tylko i wyłącznie do tej pory o zwiększenie zatrudnienia. I teraz relacje po powstaniu związku a pracodawcą. Nieuznanie organizacji związkowej. Mimo tego, że tak jak mówię, zawieźliśmy potrzebne dokumenty do firmy, pracodawca nadal stwierdzi, że no, w ogóle nie jesteśmy organizacją na całą Polskę, tylko organizacją na Łódź, tam gdzie, no, gdzie się zarejestrowaliśmy, tak? Kolejnym takim punktem, że nas nie uznali, było to, że na drugim spotkaniu przekazaliśmy listę problemów zgłoszonych od pracowników z centrum dystrybucji i sklepów. I pracodawca na tą listę problemów odpisał nam tylko tak, że oni mają własne procedury. Czyli generalnie stwierdzą, no nie uznają nas jako związek zawodowy, a tymi własnymi procedurami było to, że jest infolinia dla pracowników, osoby personalne bądź nasi przełożeni. Tylko że ja się obawiałam korzystać z takich rzeczy, w sensie tym, że jakbym zaczęła mówić im, że jest. Zresztą my jako zastępcy kierownicy to mówiliśmy, bo nam po części. Może nie było wolno, no, ale no, musieliśmy się też jakoś tłumaczyć z tego, że wygląda sytuacja na sklepach tak, a nie inaczej. Ale jeżeli pracownik też ewentualnie właśnie mówił o problemach, to jest pracownik problematyczny dla firmy. Tak? Wiadomo, że firma potrzebuje pracowników, którzy robią swoje i mają i nic nie mówią, no, na tej zasadzie. Tak?
Były trzy spotkania z pracodawcą. To były tylko spotkania z pełnomocnikami, nigdy z zarządem, więc tak naprawdę nie wiem, jak wygląda. Oczywiście wiem, jak wygląda prezes, bo go wygooglowała w pewnym momencie, więc wiem, jak wygląda prezes. Ale tylko ze zdjęcia, tak? Czyli były tylko spotkania z pełnomocnikami. Pełnomocników było pięciu. Osoba od spraw personalnych, dwóch radców prawnych i jeszcze jakieś dwie osoby w ogóle. To dokładnie to się nazywało, że to jest zarząd do rozmowy z organizacją związkowo, coś w tym stylu. Przepraszam, ale czy te osoby, będą ci pełnomocnicy, mieli jakiekolwiek, że tak powiem, mandat negocjacyjny, żeby móc podjąć decyzję? Byli decyzyjni? Wiesz co, to wyglądało tak, że mieli pełnomocnictwa, ale tylko takie, żeby z nami porozmawiać. Mhm. Czyli generalnie nie mogli podjąć konkretnej decyzji ani nic. Czyli tak naprawdę spotkania dla ciekawości, spotkania trwały 5 godzin. Zazwyczaj były to spotkania późnym piątkiem wieczornym, czyli gdzieś tak godzina 16-17. I spotkania odbywały się, tak jak tutaj w sumie od razu przy spotkaniach też jestem, odbywały się między Łodzią a Poznaniem, czyli tak naprawdę w Koninie, w hotelu Konin. Więc musieliśmy tam dojeżdżać i tak jak mówię, jak prosiliśmy o zmianę terminu, to nigdy pracodawca się nie zgodził, bo stwierdzał, no, że oni nie mają czasu w innych terminach, tak? Na tej zasadzie. Po spotkaniu nie mieliśmy wspólnego protokołu. Zawsze były dwa protokoły. Jeden był nasz, a drugi pracodawcy. I teraz na drugim spotkaniu przekazaliśmy porozumienie nasze. Mniej więcej powiem wam, jakie były punkty w tym porozumieniu, żebyście wiedzieli, bo później powiem, jakie były w porozumieniu pracodawcy. Jednym z punktów było taki, żebym miała możliwość wejścia na sklepy i porozmawiania z pracownikami, żebym mogła wejść na te stołówki w centrach dystrybucji, no właśnie na sklepy, żeby móc powiedzieć im, że jest związek, do kogo mamy się zgłosić, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. Że chcieliśmy regularnych spotkań z pracodawcą, minimum 3 miesiące, żeby właśnie porozmawiać o tych bieżących problemach. Chcieliśmy umowy na czas nieokreślone. Tu się teraz zatrzymam, bo chciałabym wam przedstawić też, jak to wygląda. W tym momencie umowy wyglądają tak, że jest 3 miesiące, 9 miesięcy, 3 lata i na czas nieokreślony. Kiedyś wyglądało to tak, że było 3 miesiące, rok, rok i czas nieokreślony. I w mojej ocenie w sumie, to tak jak też rozmawialiśmy parę minut temu, że pracodawca, że pracownicy tak naprawdę przez te 4 lata, przez te pierwsze umowy, które teraz dostają, pracują na 120 godzin, na 120%, bo chcą dostać umowę na czas nieokreślony. To jest wiadomo, tak? No bo każdy z nas stara się, żeby mieć tą pracę, żeby się dalej w niej utrzymać. Po tych 4 latach, można powiedzieć, pracodawca zazwyczaj nie przedłużał tej umowy, bo im się to po prostu nie kalkulowało, bo osoba, która dostaje umowę na czas nieokreślony, wie, że może spuścić trochę z tonu, tak? Wie, że może, jakby to tak nazwać, trochę uściemniać. Więc tak naprawdę pracodawca zazwyczaj nie przedłuża umowy na ten czas nieokreślony, tylko zatrudnia nową osobę, która pracuje właśnie dalej, ma nowego pracownika, który pracuje na 120 godzin. Tak to mniej więcej w mojej ocenie przynajmniej, ja to tak myślę, że tak jest, ale nie wiem, czy na pewno tak jest. Chcieliśmy umów na czas nieokreślony po okresie próbnym, czyli po tym okresie 3-miesięcznym chcieliśmy, żeby wszyscy pracownicy mieli na czas nieokreślony, tak żeby czuli się po prostu pewnie w tej pracy, że mogą, że stabilnie tak jest po prostu w tej pracy. Chcieliśmy również w tym porozumieniu zawrzeć coś takiego, że po 4 latach osoby, które pracują właśnie więcej niż 4 lata i pracują na 3/4 etatu, żeby dostały już ten cały etat, tak? No bo to jest pracownik już właśnie zasłużony, ten starszy, który już wie z czym się to wszystko tak naprawdę je, jak ja to mówię, żeby po prostu żeby widziały, że firma tak naprawdę je docenia, tak? No bo ile można pracować na 3/4 etatu, wiadomo, że to nie są też jakieś tam
Fundusze Pieniążki. No i o utworzeniu, chcieliśmy też utworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych. No i niestety, tak jak mówię, nasze porozumienie zostało w ogóle odrzucone w całości. Następnie pracodawca przesłał swoje porozumienie, w którym tak naprawdę żadnego naszego punktu nie było, a wręcz przeciwnie, były takie punkty jak pracodawca daje nam pomieszczenie odpłatnie, z tym, że będzie naszą korespondencję kontrolował co chwilę, że będzie kontrolował pomieszczenie, że minimum co że będą spotkania, ale nie szybciej niż co 3 miesiące, że termin i miejsce tylko wyznacza pracodawca. Chodzi o spotkania związkowe, tak? Tak. Mhm. Tak. Że uczestnicy, którzy przyjadą ze związkiem zawodowym, my musimy się spytać pracodawcy, czy te osoby mogą wejść, tak? Czyli jak ja bym przyjechała z prawnikiem, to firma mogła mi powiedzieć, że ten pan nie wchodzi. Chodzi tylko o komisja na przykład zakładowa na tej zasadzie. To jest to. I że wszystkie informacje przekazane od pracodawcy, to jest ta tajemnica pracodawcy. Jeżeli by organizacja gdzieś to dalej przekazała, zapłacilibyśmy 500 tysięcy kary w przeciągu 7 dni. Tak? I najgorszą rzeczą, która była w tym porozumieniu, to to, że co miesiąc przekazywalibyśmy im inną listę członków. Gdzie generalnie w ustawie o związkach zawodowych jest coś takiego, że my takich rzeczy nie musimy robić, tak? Więc dzięki temu porozumieniu chcieli tak naprawdę uwiązać organizacji ręce, więc my tak naprawdę tego nie przyjęliśmy, no bo nie dość, że niektóre z tych punktów były niezgodne z prawem, no to nie chcieliśmy też uwiązać organizacji, bo no nie na tym rzecz polega tak naprawdę, tak? Nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu właśnie do tych w ogóle pełnomocników, tak? Więc jeżeli była jakaś taka sytuacja, że zwolnili jakąś tam osobę, ja musiałam dzwonić do recepcji, później z recepcji pani mnie przyłączała do któryś z tych panów, okazało się, że ten któryś z panów gdzieś jest na spotkaniu, nikt do mnie ani nie dzwonił, ani nic, więc takiego bezpośredniego kontaktu ani telefonicznego, ani mailowego nie mieliśmy, tylko i wyłącznie spotkania, tak? Więc to też utrudniało kontakt między właśnie organizacją a pracodawcą. Po czasie został założony blog, w którym pracodawca stwierdził, że my piszemy nieprawdę i nas straszył pozwem sądowym, bo to w ogóle chodziło tylko i wyłącznie jedno słowo, które zostało napisane na blogu. I to było słowo wygrana sprawa. Tak, dokładnie. Oni stwierdzili, że my wygraliśmy, oni to podciągali pod sprawę sądową i powiedzieli, że to nie jest prawda. Tam nigdzie nie było zawartego właśnie tego słowa sądowa, tak? Więc oni stwierdzili, że my właśnie piszemy nieprawdę na blogu i oszukujemy pracowników, bo to ich zdaniem no jest kłamstwo, tak? No, więc to takie dziwne rzeczy. No i za to, że medialnie informowałam o tych takich protokołach pokontrolnych z inspekcji pracy, tak? Co inspekcja pracy znalazła na sklepach, co to też się strasznie przyczepili i zapytali się mnie w ogóle, oczywiście w sumie to bardziej stwierdzili, że co ja chcę tym załatwić, tak? Jakbym chciała, nie wiem, przez inspekcję pracy załatwić sobie swoje jakieś indywidualne sprawy. W ogóle nie wiedziałam, o co im chodzi, tak? Ale przecież Państwowa Inspekcja Pracy jest takim organem ustawowym, mhm, prawda? I ona rzeczywiście powinna się tymi sprawami, o których pani mówi, czyli takim po prostu nielegalnymi praktykami, bo to trudno je inaczej nazwać, prawda? Jak wymuszanie zostawania po godzinach, czyli wymuszanie jakiejś pracy charytatywnej na rzecz tego molocha, prawda? Tudzież kwestie urlopów, o których pani mówiła, to są wszystko działania
nielegalne, prawda? Mówi Pani, że była tam Państwowa Inspekcja Pracy i co? Przecież Państwowa Inspekcja Pracy jest od tego, żeby niezależnie od tego, czy związki nie powinny przede wszystkim, czy nie muszą walczyć o to, żeby pracodawca przestrzegał prawa, bo od pilnowania, żeby pracodawca przestrzegał prawa, jest państwo, jest prawo. I takim organem jest Państwowa Inspekcja Pracy, która powinna tego strzec. Związki są po to, żeby negocjować z pracodawcą warunki pracy w ramach prawa, prawda? Tu widzimy, że wszystko jest postawione na głowie. I przychodziła Inspekcja Pracy i co? I sobie znaczy się... wychodzili i... Nie. Znaczy się bardziej moim zdaniem firma się wkurzyła tym, że ja zaczęłam bardzo dużo zgłaszać kontroli właśnie. Było tego bardzo dużo. W pewnym momencie nawet miałam spotkanie z głównym inspektorem pracy, ponieważ chciałam przeprowadzić kontrolę na tych wszystkich sklepach i centrach dystrybucji, które są w Polsce. Ale niestety okazało się, że ta pani inspektor, z którą się spotkałam właśnie w Warszawie, powiedziała mi, że to nie jest to realne do zrobienia, bo raz, że nie mają tylu inspektorów, żeby w ogóle ktoś kogoś się tym zajął. No i to jest problematyczne, tak? Więc umówiłyśmy się tak, że ja podam parę sklepów z różnych miast i myślę, że bardziej to ich tak naprawdę zdenerwowało, tak, że co chwilę mają jakieś kontrole inspekcji pracy i ja to powiem w sumie w dalszej części właśnie tej prezentacji, co tak naprawdę inspekcja pracy to wykryła, więc bardziej myślę o tym, że firma też nam przekazała regulaminy pracy i wynagradzanie. I okazało się, że tam też jest parę spornych sytuacji, więc też poprosiłam właśnie o kontrolę inspekcji pracy, żeby właśnie przeprowadziła właśnie kontrolę w Tarnowie Podgórnym, tam gdzie jest główna siedziba, więc tak naprawdę ja co chwilę dostaję jakiś telefon od inspektora pracy właśnie z Poznania, że on idzie dalej na kontrolę. To, że firma też jest firmą, tylko że nasza firma jest firmą problematyczną i zawsze w ostatniej chwili przekazuje te dokumenty, które musi przekazać, więc sam inspektor musi czasem czekać miesiąc czasu, żeby dostać jakieś tam dokumenty, później kolejny miesiąc czasu, żeby dostać inne, więc tak naprawdę firma gra na czas. Tylko i wyłącznie na czas. Więc myślę, że dlatego tak się zdenerwowali na tą kontrolę inspekcji pracy. Bo akurat zdarza mi się trafiać na inspektorów, którzy chcą nam pomóc. Bo na przykład we Wrocławiu też zgłosiłam parę sklepów. Też miałam właśnie spotkania ze wszystkimi inspektorami, którzy właśnie przeprowadzają kontrolę. Właśnie, żeby porozmawiać, na co mają zwrócić uwagę, jeszcze chcieli się dowiedzieć, jak mniej więcej to wszystko wygląda, jak mogą ewentualnie porozmawiać z pracownikami, właśnie, żebym ja im doradziła, jak mniej więcej właśnie ma to wszystko wyglądać. No. Widać, że chcą też tak naprawdę pomóc, to nie jest na tej zasadzie, że oni pójdą, zrobią swoje i po sprawie, tak? No i doszło do zwolnienia mnie i mojego zastępcę. W sumie po wyjściu w spór zbiorowy, przy tym punkcie też się zatrzymam, bo to dość taka, moim zdaniem, ciekawa sytuacja. Organizacja, w spór zbiorowy weszliśmy dokładnie, wysłaliśmy pismo w sumie 7 grudnia. Pracodawca też się w sumie trochę nie spodziewał, no bo to było już rok, organizacja trwała. Wszyscy z komisji zakładowej mieliśmy już tego serdecznie dość, bo generalnie prosiliśmy, były spotkania, na których też prosiliśmy o przychylnie jakieś popatrzenie na te problemy, które są i zmiany właśnie tych warunków pracy. Oni oczywiście stawali okoniem. No i stwierdziliśmy, no to wchodzimy w spór zbiorowy.
wysłaliśmy to pismo, dostaliśmy odpowiedź od pracodawcy, że chcą się z nami spotkać, żeby porozmawiać o tych postulatach. Postulaty, które zgłosiliśmy w spór zbiorowy, było to, że chcemy umów na czas nieokreślony. Tak, chcemy umów na czas nieokreślony i drugi postulat był taki o utworzenie funduszu świadczeń socjalnych. Niestety nie mogliśmy też prosić o zwiększenie zatrudnienia, bo to nie jest postulat, żeby wyjść z spór zbiorowy, o który tak naprawdę najbardziej nam zależało. Więc firma przesłała nam pismo, że chcą się z nami spotkać dokładnie 20 grudnia. Ja i mój zastępca nie mogliśmy tego terminu, więc odpowiedzieliśmy im pismem, że chcemy po prostu wcześniej sobie spotkać, bo nie damy rady tego 20 grudnia. Oczywiście pracodawca się nie zgodził, więc na to spotkanie poszli nasi pełnomocnicy. Firma była strasznie oburzona, że nas nie było, no ale pisaliśmy, tak, no, nie, że nie możemy, tak, że no, siła wyższa. Więc to spotkanie w sumie trwało, nie wiem, może 10 czy 15 minut, bo byli strasznie oburzeni pełnomocnicy właśnie strony pracodawcy. I następnego dnia mój zastępca dostał wypowiedzenie z pracy. Wypowiedzenie z pracy było datowane na 20 grudnia. Więc w mojej ocenie pracodawca chciał się z nami spotkać, nie porozmawiać o tych postulatach, jak je rozwiązać i co z tym zrobić, tylko po to, żeby właśnie nas zwolnić, tak? Ja będąc wtedy też na etacie związkowym, dostałam wypowiedzenie w listopadzie, tak? I też na moim wypowiedzeniu była data 20 grudnia, więc stwierdzam, że po prostu chcieli się tylko i wyłącznie z nami spotkać po to, żeby nam wręczyć wypowiedzenia i mieć z głowy. Też jako w sumie ciekawostkę powiem, że jakby firma musiała utworzyć świadczeń socjalnych, a pracowników na tamtą chwilę było 12 tysięcy, to koszt tego wyniósłby ich około 12 milionów, jak nie, nie więcej, więc oni sobie tak naprawdę po części przekalkulowali, co im się bardziej opłaca, zwolnienie nas i ewentualnie wypłacenie jakiegoś odszkodowania, czy utworzenia funduszu świadczeń socjalnych. I teraz właśnie te nieprawidłowości, które wykryła inspekcja pracy. To jest brak zapewnienia pracownikom odpoczynku tygodniowego. Godziny liczbowe były bez wniosku, czyli wiadomo, że znaczy u nas w sumie, znaczy jeśli chodzi o ten wniosek, to wygląda u nas tak, że na sam koniec miesiąca dostajemy taką AWR-kę tak zwaną i są dwie rubryki. Jedna rubryka to jest to, że to, co jest w tej AWL-ce, w tych rubryczkach, czyli tam jak, że pracowaliśmy od 8 do 16 i tak dalej, że to się zgadza. Druga rubryka jest po to, że właśnie oddajemy te, że zgadzamy się, żeby pracodawca miał te nasze nadgodziny i on tym dysponował. Tak naprawdę dużo pracowników nie wiedziało, że ta druga rubryka jest właśnie po to. Tylko no, kierownicy też o tym nie informowali. No bo wszyscy musieli to podpisywać. Jak ktoś się spytał, po co to jest, a podpisuj, podpisuj, bo nie mamy czasu, więc takie też mydlenie oczu, tak? Czyli to pracownicy nie mieli minimum czwartej niedzieli wolnej, tak jak jest to ustawowo, także ta minimum czwarta niedziela musi być wolna. Pracownicy pracowali 48 godzin, więcej niż 48 godzin w tygodniu. I akurat jeśli chodzi o to fałszowanie ewidencji czasu pracy, to ta sytuacja wyszła akurat w Krakowie. Jeden z pracowników zadzwonił do mnie i powiedział, że oczywiście chciał już się zwolnić w sumie, więc jemu było wszystko jedno. Ale to był pracownik, też zastępca, który pracował właśnie po więcej niż 12 godzin. I on tak naprawdę odbijał się normalnie, bo my mieliśmy takie czynniki, zawsze się odbijaliśmy. I on się zawsze normalnie odbijał po tych, nie wiem, 15-16 godzinach. Ale pod koniec miesiąca nasz kierownik regionalny kontroluje to jeszcze przed zamknięciem tego całego miesiąca i ten i korygował mu te wszystkie godziny do 12 godzin, tak jak powinno być, tak, żeby nie było tego, że właśnie jest łamane prawo.
I ten pracownik właśnie zgłosił się do mnie z zapytaniem, co ewentualnie mógłby zrobić, więc ja wysłałam pismo do inspekcji pracy, że jest taka i taka sprawa. Ten pracownik właśnie poszedł tam do inspekcji pracy, powiedział wszystko i cała sprawa została w sumie przekazana tam do Poznania, bo tam jest główna siedziba i Państwowa Inspekcja Pracy też skontrolowała to właśnie w Poznaniu. Cała sytuacja, znaczy się PIP w sumie jak stwierdził, że jest fałszowana ewidencja czasu pracy, przekazał całą sprawę do prokuratury. Wiem, że ten pracownik miał już zeznania na policji i tak naprawdę czekamy teraz, jak do tego podejdzie prokuratura, tak? Z tymi to prokuraturą to różnie to było, więc tak to wygląda. I teraz mniej więcej, jakie akcje mieliśmy właśnie na Lidla. Najpierw była akcja ulotkowa, że powstała organizacja. Później tak naprawdę w miarę możliwości jeździłam właśnie po Polsce, rozdawałam też ulotki i wizytówki. Z tym, że ja nie mogłam, znaczy wejść na sklep mogłam, może tak, ale nie mogłam normalnie porozmawiać z pracownikami, czyli nie mogłam, czyli nie mogłam, nie wiem, zatrzymać się przy nich 10 minut, porozmawiać z nimi tak normalnie i na spokojnie. Bo w sumie to był problem dla naszego pracodawcy, bo stwierdził, że ja im przeszkadzam w pracy i ewentualnie może im się coś stać w trakcie mojej rozmowy. Cegła na głowę spać. Na przykład. Później powstał blog i Facebook właśnie dla pracowników. Taki właśnie informujący o naszych działaniach. Następnie spotykałam się właśnie z osobami, które chciały się zapisać i już były zapisane właśnie, żeby porozmawiać o warunkach. Akcje na Facebooku, czyli na profilu dokładnie Lidla z polskiego i innych krajów. To wyglądało mniej więcej tak, że na profilu Lidla, tego polskiego, oni tam stawiali jakieś posty, a później my takie antyposty, czyli pisaliśmy właśnie informacje, jak są traktowani pracownicy, że jak jest traktowana organizacja, takie antyposty dosłownie. Tutaj nacisk na osoby, czyli dokładnie chodziło tu o Krasę Pascala, wysłaliśmy im oficjalne pismo, to było petycje właśnie, dlaczego właśnie robią się, są twarzami w sumie Lidla, a tak naprawdę Lidl nie jest takim świetnym pracodawcą, bo nie szanuje praw pracowniczych, tak. Jaka była odpowiedź? Żadnej. Kasa, no przykro mi, tak? Tak jest, dostali kasę, no i tak to wygląda. Później były takie małe pikiety pod sklepami, następnie była akcja bojkotu, czyli w lutym nie robiliśmy w Lidlu zakupów, akcja groszówka. O tej akcji trochę więcej, bo mam parę zdjęć, więc o tej akcji opowiem później. Właśnie ta szczegółowa kontrola tych 500 sklepów, które chciałam zrobić. Wysłaliśmy również zgłoszenie do OECD. No i w grudniu, jak nas zwolnili, akurat wtedy byłam pierwszy raz na Komisji Krajowej właśnie, to Piotr Duda powołał taki sztab właśnie. W tym sztabie jest 5 osób, w tym ja i mój zastępca. I ten sztab spotka się co parę miesięcy i tam można powiedzieć, że trochę knujemy, co można by było zrobić. Co można by było zrobić, tak? Żeby pracodawca zaczął jakoś tam przynajmniej, nie wiem, to teraz już spotkać się z organizacją i tak dalej, więc to takie ewentualnie jakieś tam małe akcje, no ale. Po pierwszym spotkaniu stwierdziliśmy, że wyślemy pismo do pracodawcy do Niemiec, więc może oni nam w jakiś sposób pomogą, ale niestety wysłaliśmy pismo i żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy. Później była petycja do Top Employers. Top Employers to jest taka firma, która przydzieliła Lidlowi nagrodę za to, że jest dobrym pracodawcą. Tylko że z tą firmą jest taki mały myk, że to jest firma, o której trzeba zapłacić za to. Za tę nagrodę, no tak. Mailowo korespondowałam panią z Top Employers, ale po pewnym czasie cała sprawa ucichła, bo ona powiedziała, że będzie miała spotkanie właśnie z naszym
tam, nie wiem, czy z zarządem, czy z kimś. Ja parę miesięcy temu wysłałam do niej zapytanie, czy coś w tym kierunku się zmieniło, czy oni zostanie mi odebrane tam nagroda, bo faktycznie jest inaczej, jak inspekcja pracy w sumie też pokazuje i od tej pory jest cisza, więc nie wiem, jak to się wszystko rozwinęło. Tu mam spotkanie w Brukseli. 15 maja odbyło się właśnie spotkanie, taka konferencja. To była taka międzynarodowa konferencja, znaczy to było międzynarodowe spotkanie pracowników właśnie Lidla, krajów, dokładnie mówię, Belgii, Czech, Polski, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoch, Słowacji i Holandii. I rozmawialiśmy o tym, jakie są warunki i czy są organizacje związkowe. Okazało się, że warunki są bardzo podobne do polskich. Nawet nie rozmawialiśmy, gdzie jest gorzej, no bo to nie było sensu, tak, ale w każdym razie każdy kraj boryka się niestety z Lidlem i w każdym kraju organizacja związkowa nie jest szanowana, tak. Też podam do takiej ciekawostki, niemieckie związki zawodowe wydały grube miliony euro na kampanię, żeby powstał związek zawodowy. Faktycznie ten związek zawodowy powstał, ale z tego, co się dowiedziałam, no to teraz związek albo istnieje, albo już nie. Tak? Więc widać, jak ta firma tak naprawdę, no, jak to jest potężna firma i jak działa. Tak? Też z tego, co się dowiedziałam, że firma potrafiła nawet zamknąć centrum dystrybucji, wiedząc, że tam są członkowie związku, mówię o Niemczech, wiedząc, że tam są członkowie związku, więc ich jest na to stać, tak? No, organizacje związkowe no, nie stać na to, żeby przeprowadzić jakieś większe kampanie, bądź inne takie rzeczy właśnie, tak? No i petycja na stronę Labor Star, to jest też taka międzynarodowa strona, to polega na tym, że ta strona wygląda tak, że my upubliczniamy naszą petycję na tej stronie i różnego rodzaju organizacje związkowe, nie tylko z Polski, ale z różnych krajów, podpisują tą petycję i ta petycja idzie do właśnie pracodawcy Lidla i w Niemczech, i w Polsce. Ta kampania już się niestety skończyła 2 tygodnie temu i również nic to nie dało. I ostatnia pikieta, którą teraz mieliśmy, to w Tarnowie Podgórnym, nie wiem, jakieś 3 chyba tygodnie temu, tak? Więc to akcje, które mniej więcej przeprowadziliśmy, ale jeszcze planujemy parę innych. Nawet mamy pomysł, który w sumie zostanie zrealizowany już w niedługim czasie, żeby jechać do Stuttgartu. Już pod główną siedzibę, można powiedzieć, do Niemiec, tak? Jeżeli w Polsce po części nic to nie dało, to spróbujemy wywrzeć jakąś presję właśnie w Niemczech. Ale myśli Pani, że to może coś dać? Bo podejrzewam, że jeśli wielcy panowie z polskiego zarządu po prostu są impregnowani na takie, nie zauważają, nie chcą zauważyć, mają też całą strukturę, która im pozwala o tym po prostu nie myśleć, tak? To myślę, że tak bardziej będzie z tymi 3 razy większymi panami z zarządu tego właściwego Lidla, że będzie jakaś pikieta, no to oni z tych swoich biur nawet jej nie zauważą. Tak, tylko że na tej pikicie, którą będziemy robić w Stuttgardzie, to nie będą tylko Polacy. Chcemy zrzeszyć wszystkie te osoby z tego spotkania właśnie z Brukseli, więc miejmy nadzieję właśnie, że to pomoże, że firma zobaczy, że to nie jest tylko Polska, której zawsze coś tam nie odpowiada, tak? Że to są też inne kraje, inne organizacje. Ja przez w sumie szkolenia i różnego rodzaju wyjazdy wiem, że osoby, które mnie poznały, też powiedziały, że jak będę znać tylko termin właśnie tego wyjazdu do Stuttgartu, to one też miały chęcią pojazdu na zwiastkę. Więc oni też zobaczyli, że to nie mówię, że to nie jest tylko jedna organizacja, że nie tylko my odkroczymy. A poza tym w ogóle to
całą akcję powinniśmy przeprowadzić w Berlinie, tam gdzie jest stricte główna siedziba, ale wiadomo, medialnie nie jesteśmy się w stanie w ogóle przebić, więc dlatego wybraliśmy Stuttgart. To jest taka mała miejscowość, w której takie zamieszanie mogłoby pomóc. No tak, ale takie zamieszanie mogłoby pomóc, tak, nam, no ale nie jestem alfą i omegą, mam nadzieję, że pomoże, może na tej zasadzie. Tu parę ulotek, które powstały, które rozdawaliśmy właśnie pod sklepami. Na górnym zdjęciu to jest akcja, taka pikieta w sumie pod sklepem, moje tam pierwsze starcie właśnie z dziennikarzami. Na dole jest taka pikieta w Katowicach. No i ta akcja groszówka. Jak widać, mamy dużo groszówek, było dużo zakupów. Wszystko wyglądało tak, że każdy dostał jakąś tam garść groszówek, nikt nie wiedział, ile dostanie. Wszyscy się naładowali zakupy do wózków i przy kasie wyglądało to tak, że dana osoba, która stała, liczyła sama te groszówki, później kasjerka też je liczyła, więc tak naprawdę takie osoby przy tej kasie mogły stać nawet do 2 godzin i liczyć to wszystko oczywiście. Ja muszę powiedzieć, proszę Państwa, że na Facebooku też zobaczyłem tę akcję, bo myślałem sobie, że będzie fajnie w niej pouczestniczyć i też kiedyś poszedłem z workiem groszówek do Lidla. Ale jak zobaczyłem wzrok kasjerki, to natychmiast schowałem te groszówki, wyjąłem kartę płatniczą, no bo to widać było, że to że robi się kłopot nie tym panom z zarządu, prawda? Tylko tym zwykłym pracownicom, prawda? Znaczy, to też zależy od podejścia tej pani, która siedziała na kasie, bo były takie panie, które powiedziały bardzo dobrze robicie. Jej się czas liczy, tak? Więc czy ona przez te 2 godziny będzie liczyć groszówki, czy będzie obsługiwać innych klientów, więc dla niej po części jest... No ale gdyby pani o 14 przyszła z tymi groszówkami, to już tak średnio. To zależy, na którą zmianę by trafiła, no, czy na drugą. No ale są też te, jak pani mówiła, plany sprzedaży, prawda? Gdyby wszyscy przyszli z groszówkami, i w ciągu poleciały. W ciągu jednej zmiany, tak, 10 osób zostałoby obsłużonych. W strajku, no jakby wiadomo, że tak jest. Tak, ja akurat stałam wtedy przed sklepem, bo stwierdzono, że nie powinnam w ogóle uczestniczyć w tej całej akcji. Tu mamy wózek ten kasjerski z tymi groszówkami, tu na dole też te groszówki. Tutaj również, tam na tym dolnym zdjęciu widać, jak duże kolejki się tym zrobiło ogólnie. Zrobiło się wielkie zamieszanie, ludzie zaczęli wychodzić, klienci. To też po części nam o to chodziło. Znaczy, i też były... Jak się klienci odnosili do was? No właśnie, chcę to powiedzieć, że byli klienci, którzy powiedzieli, że bardzo dobrze, ale byli klienci oczywiście, którzy powiedzieli, że nie powinniśmy tego robić, no bo robimy w sumie problem klientom, a nie firmie, tak? Tutaj jak byłam na 11-14 wrzesień, też wydarzenia społeczeństwa, tutaj właśnie te ulotki z tej akcji Nie kupujmy w lutym. Tutaj właśnie jest ta strona i ta petycja na stronie LaborStar. To tam mniej więcej tak wyglądało. Na dole była możliwość właśnie podpisania tej petycji i wysłania tego dalej. Tutaj akcje, które, ponieważ jestem też w radzie sekcji pracowników handlu, więc też przeprowadzamy właśnie takie akcje w grudniu Nie przehandluj pierwszej gwiazdki, gdzie informujemy, rozdawając ulotki, informujemy klientów o tym, żeby no nie robili 24 grudnia zakupów, tak? No bo pracownice muszą siedzieć niestety do tej 14-15 w pracy i tak naprawdę zamiast przygotowywać się do świąt, my musimy pracować, tak? Więc tutaj też takie informacyjne ulotki rozdawaliśmy. Również jakieś przedstawienia 24 grudnia robiliśmy, żeby też klienci zobaczyli różnego rodzaju właśnie akcje z kasami, żeby właśnie klienci zobaczyli, jak jest faktycznie i jak to faktycznie wygląda. Pozwoliliśmy klientom się przechodniom w sumie usiąść za ladę i poprzerzucać te tony towaru, które my przerzucamy. No tak jak mówię, żeby po prostu
osoba, która przychodzi do sklepu i widzi, jak to wszystko wygląda, żeby miała też obeznanie, że to nie jest taka lekka praca, to przerzucanie sobie towaru, tak? Tutaj te pampersy, to jest, w tym filmie też będzie mowa o tych pampersach. Na szczęście tego już nie ma, mam nadzieję, że w żadnym z sieci nie ma pampersów na kasach. Tutaj też różne akcje, też blokada groszówkami, ale to już i w Kauflandach i w Carrefour, nie, w Oszołomie. Też dla czystej ciekawostki powiem Wam, że może niektórzy wiecie, ale Lidl i Kaufland to jest ta sama grupa kapitałowa. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, to w Kauflandzie jest podpisane porozumienie, tam pracodawca dogaduje się ze związkami, oni mogą normalnie wchodzić na sklepy, normalnie rozmawiać z pracownikami, nawet ustalają termin spotkania, że nie wiem, przyjdą w czwartek o godzinie, tam 15 na dzień na tej sklep, że będzie ta i ta osoba, że będą rozmawiać z pracownikami, więc jest to dla mnie bardzo dziwne, dlaczego Lidl i Kaufland są tą samą grupą kapitałową, a tak naprawdę w Lidlu są straszne problemy, a w Kauflandzie nie. Tutaj pod Tesco też różnego rodzaju akcje. Tutaj pod Carrefourami i pod Biedronką. Więc jak widać, wszędzie niestety jest nieciekawie. Oczywiście kobiety też potrafią, jak tutaj widać, pikietować w złych warunkach, czyli w śniegu, w zimę. No i to jest ta ostatnia akcja, którą teraz przeprowadzaliśmy we wrześniu. Byliśmy pod Sejmem. To jest paleta, która jest naładowana jabłkami. Wszystko chcieliśmy, mieliśmy do tego taki, w sumie to jest widoczne, tak? Paleciak, żeby pokazać właśnie, jak ciężka praca jest w sklepach, tak? Ta paleta miała powyżej pół tony. I wyszły do nas dwie panie posłanki, które się zmierzyły z tą paletą. Tutaj takie hasła, które mieliśmy w trakcie tej pikiety. Tutaj ja z hasłem. Tutaj jak składaliśmy właśnie petycję do Sejmu. Więc tak naprawdę różnego rodzaju, przy tej akcji tak naprawdę we wrześniu to była akcja całego handlu. Tu nie chodziło o Lidl, tu chodziło tak naprawdę o wszystkie te firmy, które są, bo tak naprawdę okazuje się, że jak niedawno było w Biedronkach tak kolorowo, to tak naprawdę okazuje się, że już nie jest tak kolorowo, że pracodawca też zaczyna robić jakieś dziwne problemy. Ja myślę tak, przynajmniej w mojej ocenie to wygląda tak, że tak jak my jako związkowcy, przewodniczący różnych organizacji się spotykamy, to tak samo pracodawcy też się spotykają i rozmawiają, że na przykład Lidl zrobił coś takiego, dlaczego my nie możemy zrobić czegoś takiego? Na tej zasadzie, tak? No, oni też rozmawiają ze sobą i działają przeciwko nam. No i to by było na tyle z mojej strony. Proszę Państwa. Myślę, że możemy sobie pozwolić jeszcze na parę chwil rozmowy z panią przewodniczącą, pytań. No, wielu z nas no, po prostu na co dzień korzysta z sieci handlowych. To jest już dla nas sklep codzienny, prawda? Dobrze, że wiemy, co tam się dzieje. No, niestety wydaje mi się, że problem polega na tym, że bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy pracują w podobnych warunkach i w podobny sposób są traktowani w swojej pracy, bycie konsumentem jest jedynym momentem, w którym taki człowiek może się poczuć podmiotowo, prawda? To znaczy, jak idzie do sklepu, wydaje pieniądze, kupuje coś, to mu się wydaje, że w końcu jest tym, kim być powinien, to znaczy człowiekiem podejmującym samodzielne decyzje, ale też mającym władzę nad kimś, na przykład nad
kasjerką, którą może ochrzanić, prawda? Czy no właśnie. Więc wydaje mi się, że tutaj problem z tego, jak są traktowani pracownicy sieci handlowych, jest bardzo szerokim problemem i on jakoś odbija całą kondycję naszą, naszego społeczeństwa, kondycję moralną, ale taką też mentalną. Proszę Państwa, a więc proszę Państwa o pytania. Tutaj w tej kolejności, w jakiej zauważyłem pytających, więc może najpierw Piotr, potem Wiktor, Remik i potem Pan. Ja mam takie krótkie pytanie. Czy ta nie za ciekawa sytuacja w Lidlu jest specyfiką tylko Lidla Polska? Czy jednak w Niemczech albo w innych krajach, nie wiem czy Pani wie, takie sytuacje zdarzają się, jest podobnie? Czy to jednak jest domena właśnie polskiego oddziału Lidla? Też my trochę, nie wiem, Pani chyba też była wczoraj na profesorze Krasnodębskim. I opowiadał on trochę o tym, jak spojrzenie na Polaków mają Niemcy, trochę opowiadał o tej koncepcji neokolonialnej. No i właśnie w związku z tym chciałem zapytać, czy może sytuacja w Lidlu jest taka, a nie inna, gdyż to się dzieje w Polsce, a już w Niemczech jest jednak zupełnie inaczej. Może zbierzemy kilka pytań, dobrze? I poprosimy Panią o odpowiedź. Ja tutaj, Piotrze, tylko zauważę, że Pani Justyna już coś o tym mówiła, prawda? Więc poprosimy tylko o dopowiedzenie dla tych, z którymi może to umknęło. Remek, bardzo proszę. Ja mam pytanie, jeśli to nie jest oczywiście tajemnica, o liczebność Solidarności w Lidlu, w tej ogólnopolskiej strukturze. Na ilość pracowników. Słucham? Na ilość pracowników. No to też, jeśli są takie dane oczywiście. Bo nie. A druga sprawa to jest pytanie na przykład o skuteczność, czy Państwo coś wiedzą o skuteczności tych akcji, na przykład takich jak była ta akcja bojkotu zakupów w Lidlu w lutym, tutaj brałem udział, znaczy zrezygnowałem z zakupów. Czy Państwo coś wiecie, czy pracodawca tak dotkliwie odczuł, czy to być może do czegokolwiek jest szansa skłonić w ten sposób, czy to jednak nie działa w Polsce? Jeszcze Wiktor i poprosimy Panią o odpowiedź, a potem będzie kolejna. Na Panią Komisję chciałbym się po prostu pytanie, czy można się już teraz pokusić o jakiś taki wstępny bilans efektów w ogóle, czyli korzyści i strat tej kampanii, znaczy mam na myśli jakby całość tej kampanii już kilku miesięcy, bo kilka miesięcy temu, jak już tak bodajże wiosną, czyli już po akcji bojkotu i po akcji Groszówka na pewno, dotarła jakaś taka informacja o tym, że w Lidlu wynagrodzenia przeciętne wzrosły. I czy może być jakieś, mogę powiedzieć. Czy może być jakieś one sondowanie, a szczególnie interesował mnie próba jakiegoś takiego bilansu samej nawet tej kampanii Groszówka. Znaczy, czy rzeczywiście można stwierdzić z pewnością, że ona komukolwiek zaszkodziła, bo no, wydaje się, że zaszkodzić nie mogła, jeśli wynagrodzenie kasjerek zależy przede wszystkim od czasu, od one jakby czasu i rozliczenia kasy i tego, żeby jakby rozliczenie kasy zdawało, nawet jeśli one siedziały tą, ten okres, który tak byłyby w pracy, płacono groszówkami, które są legalnym środkiem płatniczym w Polsce, tylko i płacono te ceny, które są realnymi cenami w sklepie, no to jeśli ta akcja w kogoś uderzyła, no to uderzyła, znaczy ośmieszyła się z absurd tego systemu, w którym są kolejki w kasach wynikające z chciwości pracodawców, którzy nie chcą zatrudniać więcej kasjerów i jakby wymusza się wyższe nominały, albo nawet jeszcze obieg ten bezgotówkowy, mimo że groszówki też są jak najbardziej legalnym środkiem płatniczym w Polsce. Czyli czy rzeczywiście one mogą komukolwiek realnie zaszkodzić? Tak, dziękuję za pytanie, poprosimy Panią Przewodniczącą o odpowiedź. Okej, to czyli odpowiadając na to pierwsze pytanie. Ja już trochę powiedziałam, tak, że było to spotkanie, że generalnie problemy są wszędzie takie same, ale tak naprawdę standardy pracy są inne, ponieważ zdobyłam kontakt do Polaków, którzy pracują w Niemczech w Lidlu i tam wygląda to tak,
że Polacy, którzy przeprowadzili się do Niemiec, dostają dofinansowanie do mieszkania, jak chcą iść na własne mieszkanie, to również dofinansowanie dostają, że tam pracodawca zapewnia pracownikom dojazd bezpłatny do pracy, że tam nie ma nadgodzin, w ogóle inne są warunki, inne standardy, tak? Więc oczywiście też pensja jest inna, bo to wiadomo, że jest większa, tak? Więc, a te pensje, nie chcę wnikać w szczegóły, ale na mniej więcej na jakim poziomie są takiego zwykłego pracownika? W Polsce? Tak. Na 3/4 etatu na rękę pracownik dostaje 1300 zł. Z tym, że pracownik, który jest zatrudniony na 3/4 etatu, wyrabia cały etat. Ale jeszcze nadgodziny zostaje w takim układzie. Są nadgodziny, ale tak jak mówię, pracodawca w ostateczności wypłaca nadgodziny. Zazwyczaj zbija je dniami wolnymi. No, rozumiem, no to wtedy, nie no, ale jeśli przepracują więcej niż 3/4 etatu, no to wtedy musi na koniec okresu rozliczeniowego wypłacić. Ale teraz masz różne okresy rozliczeniowe. Nie to jest albo oddaję w dniach wolnych. Można albo tak, nie trzeba. To jest prawnie jest tak uregulowane. Nie, no jak się skończy okres rozliczeniowy, to przecież... Jak się skończy okres rozliczeniowy, to musi. To tak, to wtedy musi. No ale... Ale tak jak pani Justyna mówiła, jest rozumiem. Ale to było tylko takie pytanie. Tak, dokładnie. Wszystko jest robione tak, żeby to były jakieś tam 3-4 nadgodziny, które trzeba wypłacić. Na tej zasadzie. Jest poza tym mnóstwo sposobów, prawda, żeby zmusić pracownika, zwłaszcza tak jak pani mówiła o tych funkcyjnych pracownikach, prawda, do pracy, która nie jest rozliczana, tak. Tutaj pani przewodnicząca mówiła o takich sytuacjach, kiedy kierownik, kiedy wymuszano wręcz na kierowniku sklepu, żeby on będąc w sklepie zapisywał, że go nie było, prawda? Żeby nie trzeba było mu płacić za tak te godziny. Tak było, no po prostu chcieliśmy, żeby było dobrze, no ale kosztem tak naprawdę naszego życia prywatnego. No bo w pewnym momencie, no ja nie miałam żadnego życia prywatnego, tak? Była praca, dom, praca albo kariera, prawda? To jest... życie prywatne albo kariera, tak. Więc właśnie, odpowiadając na drugie pytanie, na akurat teraz 13 tysięcy pracowników, uzwiązkowienie, w związku jest 160 osób. Tylko, tak jak mówię, ja nie mam możliwości wejścia na sklep i porozmawiania z tymi pracownikami, więc to też są stricte pracownicy, którzy znaleźli gdzieś do mnie kontakt, którzy odważyli się do mnie zadzwonić, nie myśląc, że po drugiej stronie słuchawki, gdzie byłam ja, był jakiś postawiona osoba z firmy na tej zasadzie, bądź które się zgłosiły do mnie mailem, bądź na spotkaniach, które miałam z pracownikami, po rozmowie z nimi stwierdzili, że też chcą się też zapisać. Więc to jest i mała, i duża liczba osób w związku, tak? No bo inaczej by wszystko wyglądało, jakbym miała możliwość wyjścia na sklep i porozmawiania z tymi ludźmi, no wiadomo, tak, na tej zasadzie. I teraz o te akcje groszówki. Niestety żadnych danych nie mam, czy w jaki sposób to zaszkodziło firmie. Wiadomo, że firma nawet tego nie będzie chciała zdradzić. Czy jak klienci wychodzili, to siłą rzeczy obroty spadały? Pewnie na pewno, no bo klienci wychodzili i tak naprawdę też nam o to chodziło, tak? Znaczy, a po waszej stronie skala przedsięwzięcia, jesteście w stanie to jakoś oszacować i pracowników wzięło udział w akcji? Jeżeli chodzi o Solidarność, to była duża liczba osób, bo wszyscy właśnie mówili, że w lutym właśnie nie robili zakupów, tak? Więc jeśli chodzi o Solidarność, to dużo osób nie robiła zakupów. A jeżeli chodzi o pracowników bądź klientów... Okej. Okay. No to... Znaczy jeśli chodzi o poszukiwania, pracownicy też nie, znaczy inaczej, ten jeden dzień, gdzie, bo mamy tydzień, tygodniową wydajność, tak, i te stałe cyfry, ten jeden dzień
nie mógł też tak naprawdę zaszkodzić temu, żeby pod koniec tygodnia ta wydajność wyszła taka, jaka powinna być, więc tak naprawdę i też po części nie mamy jakichś tam, nie wiem, czy nagan, czy jakichś upomnień, tak? To jest rozmowa tylko tak naprawdę między kierownikiem regionalnym a kierownikiem, tak, jeżeli chodzi o te cyfry, tak? Bo to są dwie osoby, też się bardziej kierownikowi regionalnemu zależy na tych cyfrach, no bo to jest jego życie albo nie żyć, tak? Na tej zasadzie, tak. A czy duża jest rotacja? Nie, duża nie jest. Duża nie jest, ale oni... Duża nie jest. Bo nie wiem... To znaczy, że to dobre kapo. Tak. Dokładnie. Znają się na sprawie. Dokładnie tak. Dobrze. Proszę Państwa, to poproszę Pana. Ale jeszcze, bo Pan jeszcze zadał jedno pytanie o tym wynagrodzeniu, że pracodawca ostatnio chwalił się parę miesięcy temu tak o tym, że są takie wysokie zarobki, tak? Może i faktycznie takie są, bo pracodawca chwalił się tym, że płacą pracownikom 2000 zł, coś takiego było. Tylko że tam jest taka mała ukryta gwiazdka, to 2000 zł dla tych pracowników to jest tylko wtedy, kiedy zatrudniają pracownika na cały etat. A pracodawca już nie zatrudnia na cały etat, tylko na 3/4 etatu bądź na pół etatu. Więc to było tak ładnie wszystko rozdmuchane, ale właśnie nie powiedzieli jednej rzeczy, że już nie zatrudniają na cały etat. To tak samo jak chwalili się tym, że będą zatrudniać 2000 pracowników, tylko też nie powiedzieli, że to na nowe sklepy i na nowe centrum dystrybucji, które powstaje gdzieś tam koło Bydgoszczy, tak? A na sklepy, które potrzebują zwiększenia zatrudnienia, o tym nikt nie mówi. Dziękuję bardzo. Proszę. Mam kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy aktywności innych central związkowych, w tym wielkopowierzchniowym handlu zagranicznym. Czyli tutaj mam na myśli te centrale reprezentatywne OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Czy ich skala udziału jest podobna do Solidarności, bo mam wrażenie, że Solidarność tutaj wiedzie prym. Czy współpracujecie ze sobą? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy sieci handlowych, które są jednak mimo wszystko, chociaż pewno nie tej skali polskiej, z polskim kapitałem, bo na przykład wiem, że na Podlasiu rośnie w siłę Topaz, jest taka sieć handlowa, bo był w swoim czasie marką polską. Jaka jest skala tego polskiego handlu i jeśli jest, czy oni podobnie postępują z pracownikami, czy macie takie sygnały? I czy tak istnieją też organizacje związkowe, czy próby powoływania organizacji związkowych? I trzecie pytanie dotyczy w jakim stopniu, to już może trochę poza problematykę związkową wychodzimy, w jakim stopniu te sieci handlowe zagraniczne przechwyciły, zatrudniły tych, którzy na początku transformacji próbowali sami się zająć handlem. Wiemy, że było takie zjawisko, że bardzo dużo powstało polskiego handlu drobnego, prawda? A potem był wybierany przez te wielkie, wielkopowierzchniowe firmy handlowe zachodnie. W jakim stopniu ci ludzie przeszli do tych firm zagranicznych? Czy też zrezygnowali w pracy z handlu? To tyle może. Jeszcze padł pierwszy. Jasne. Na moje pytanie już odpowiedziano. Tak? Natomiast czy mogę jedną uwagę tylko? Bo Pan poruszył istotny problem, to znaczy Państwową Inspekcję Pracy. Ja chciałem powiedzieć, że to jest instytucja, która w dużej mierze ma związane ręce, to znaczy ona nie ma instrumentów, żeby uderzyć w sieci tak wielkie, tak? Mandat, jaki może wystawić inspektor pracy, wynosi maksymalnie 2000 zł. To może być w warzywniaku osiedlowym duża kwota, natomiast dla pracodawcy zatrudniającego 12 tysięcy osób, to nie ma instrumentów, żeby przymusić, tak? Bo pracodawcy bardziej się opłaca dostać taki mandat i generalnie nic z tym nie robić, niż wprowadzać zmiany dla kilku tysięcy pracowników. Tak, to jest... Jedna rzecz, o której warto pamiętać, to, że po pierwsze sprawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych są zwolnione od kosztów sądowych i że taki inspektor pracy może albo wytaczać powództwo na rzecz pracownika, albo przystępować do niego jako pełnomocnik. I to jest rola, w której rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy się świetnie sprawdza. I rzeczywiście warto się skonsultować z nimi w takiej indywidualnej kwestii. Natomiast jak chodzi o zbiorowość, czy
właśnie sieci handlowe nie mają prawnych instrumentów do tego, żeby cokolwiek zrobić. I to nie jest ich wina, to po prostu, tak jak mówiliśmy wczoraj, to nasze państwo sobie zrzekło się odpowiedzialności w kolejnej kwestii i tyle. Dziękuję. Konrad? Ja tylko tak tytułem uwagi, to co powiedziałeś Jarku, a co pani potwierdziła, że przychodzą ludzie i się po prostu wyżywają na kasjerkach. Mam takiego kolegę trochę bardziej masywnego, który jak widzi taką sytuację i na rzecz on tam błaznuje w ogóle, ale jak widzi sytuację, że ktoś się zachowuje kawał chama i płuca, to po prostu gościa ustawia do pionu. Być może taka uwaga, że każdy, kto widzi taką sytuację, może takiemu typowi zwrócić po prostu uwagę. Tylko tyle. To jeszcze poprosimy pana o pytanie i pan, dobrze. Ja mam... Często latam między różnymi krajami w Europie i już parę razy trafiło mi się, że leciałem z kimś, kto pracował albo w Lidlu, albo w Tesco w Anglii. I ja jako Polak nie potrafię zrozumieć, dlaczego w naszym państwie nie można wprowadzić takich samych zasad, jak obowiązują w innych oddziałach tej samej firmy, czy to jest Lidl, czy Tesco, bo generalnie osoby, które pracują na przykład w Lidlu w Anglii, oni sobie bardzo chwalą nadgodziny, pakiety socjalne i w ogóle podejście pracodawcy do pracownika. I moje pytanie jest takie, skąd to się bierze, że w Polsce jest taka, no, nie chcę powiedzieć, że bezprawie, ale demoralizacja w podejmowaniu decyzji przez te wszystkie wielkie sieci. Czy one są po prostu bezkarne, czy jest na to jakieś przyzwolenie? Jeżeli tak, to kto ewentualnie stoi za tym? Czy może to jest właśnie wina tych Polaków, którzy zarządzają tymi sieciami w Polsce? Zaraz odpowiemy, jeszcze prosimy pana o pytanie, Konrad, jakbyś mógł podać. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, bo tak jak Oleg tutaj niektóre rzeczy dziwiły, no mnie dziwi to, jak pani mówiła, że konsekwencją tych akcji w Lidlu było wypowiedzenie państwa stosunków pracy. A jak ja rozumiem, że państwo byli chyba chronieni tam. Przepraszam, bo wydaje mi się, że prawda, no nie można wypowiedzieć stosunku pracy przewodniczącemu organizacji związkowych. No, chyba, że zachodzą jakieś tam przyczyny dyscyplinarne. Dobrze, dziękuję bardzo. Poprosimy panią o odpowiedzi. Okej, okay. Czyli na te pierwsze pytania, jeśli chodzi o inne centrale związkowych, w Lidlu tych nie ma, jest tylko Solidarność, więc generalnie jeszcze żadna z innych centrali nie odważyła się wyjść na Lidle. Jeśli chodzi o polskie, ja podam, jeśli chodzi o ten polski kapitał, ja podam przy przykładzie Dino. Dino też jest polskie. I ma takie same problemy w sumie jak organizacja, więc to nie ma znaczenia, bo... Kapitał nie ma. Nie ma żadnego znaczenia. Nie, niestety właśnie żadnego znaczenia nie ma, czy to jest polski, czy zagraniczny. Czy to raczej wina polskiej, niskiego poziomu polskiej kultury pracy? No nie. Organizacji. W każdym razie też jest walka, nawet jeśli to jest kapitał polski. To nie tak dzieje. Tak. Jeśli mogę się włączyć, proszę państwa, bo czasami mamy takie, jak słuchamy o tym, co się dzieje w Biedronce, w Lidlu, w Tesco, to możemy mieć takie wrażenie, prawda, że przyjechały te zachodnie koncerny wielkie i traktują fatalnie Polaków, ale przecież wiemy o tym, że dla pracowników sklepów polskich typu Szwagier i Spółka, prawda, których jest całe mnóstwo, pojawienie się Lidla czy Tesco i zmiana pracy na pracę w Lidlu czy w Tesco, to jest bardzo często zmiana na lepsze, a nie na gorsze, prawda? Więc Lidl czy Tesco traktują pracowników fatalnie, ale mają jakieś standardy, prawda? Mają jakieś mimo wszystko przestrzegają od czasu do czasu, tak powiedzmy, jakichś standardów, chociażby takich, że pracownicy mają te umowy, tak? Nie są zatrudniani na gębę. Znam takie sytuacje, kiedy pracownicy takich jakichś małych, regionalnych sklepików nie dostają bardzo długo
wypłaty, albo dostają wypłatę w naturze, część wypłaty w naturze, zostają ziemniaki na przykład i już zaczynają się marszczyć, no to to pracownik dostaje część wypłaty w tych ziemniakach, no to, więc różnie to bywa w Polsce, ale nie róbmy sobie takiego wyobrażenia, prawda, że jakby nie ten Lidl, nie to Tesco, to by było wszystko super, prawda, więc tylko tyle. I o tych pracowników, którzy pracują za granicą, ja myślę, że problem jest w tym, że jest przyzwolenie również na to, żeby zarząd... Ja bardziej myślę w tym kierunku, że Polacy lubią się pokazywać na tej zasadzie, że tak naprawdę moglibyśmy mieć warunki takie, jakie są w Niemczech, tylko że Polak zawsze musi się popisać, za przeproszeniem, i pokazać, co on nie może i jakich wyników nie może osiągnąć. Tak? Więc takie jest moje zdanie, że generalnie byłoby inaczej, jeżeli na górze w zarządzie byłby jakiś inny Polak, który nie chciałby się popisać właśnie tym, że my możemy, podnieść wydajność, że my możemy zrobić większe obroty kosztem właśnie pracowników i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem jest właśnie problem w tym, że Polak ma to do siebie, że po prostu lubi się, nie wiem, popisać, tak? Ale to uważa Pani, że to jest oddolna inicjatywa tych zarządów polskich? Że oni sami z siebie to robią? Jeśli można, Pan tutaj bardzo słusznie powiedział, że Polska Inspekcja, Państwowa Inspekcja Pracy ma związane ręce, ale ona ma dlatego związane ręce, żeśmy sami te ręce związali, prawda? To znaczy, proszę Państwa, od początków transformacji słyszy się, że trzeba uelastyczniać warunki pracy, prawda? Że my mamy konkurować tanią pracą. I rzeczywiście prawodawcy, ustawodawcy robią wszystko, żeby te warunki pracy były jak najbardziej elastyczne i jak najbardziej dla pracodawców korzystne. A więc no chociażby tępi się zęby Inspekcji Pracy, ona rzeczywiście jest, bo przecież w Konstytucji jest zapisane prawo do higienicznych warunków pracy, do odpoczynku po pracy. To nie jest ustawa, to jest Konstytucja, prawda? Czyli, no ale Konstytucja sobie, a mamy w tej chwili Konstytucję Związku Radzieckiego, która była najbardziej demokratyczną konstytucją na świecie, prawda? Tylko nie działała. No, my mamy podobną sytuację. I warunki pracy u nas, to może też do tego, co tak mi się wydaje, do tego, co Piotr powiedział, że czy to wynika z neokolonializmu? Tak, no wynika z tego, że my uznaliśmy siebie za kolonię do skolonizowania, prawda? To znaczy zapraszamy tych handlowców, którym będziemy sprzedawać niewolników z Operkaliki, prawda? Uelastyczniamy cały czas warunki pracy w Niemczech, w Szwecji, po prostu prawo jest inne. No tam jakby pracownik, jakby ichniejsza inspekcja pracy zobaczyła, że kobieta w ciąży ciągnie 500-kilogramowy paleciak, no to inaczej by po prostu zareagowała. To myślę, że to jest też istotne, prawda? Że to my sami na własną prośbę robimy z siebie taki kraj, gdzie można robić takie rzeczy. Tak naprawdę nie trzeba szukać daleko, bo jak się sytuacja zaczęła pogarszać tak naprawdę i było nas coraz mniej, no to my goniliśmy to tempo, tak, które zostało nam narzucane, tak, bo nikt nie chciał z nas siedzieć tam, nie wiem, codziennie po te 12 godzin i tak naprawdę pracownicy Lidla są sami sobie też po części winni, bo jest podnoszona wydajność i my się do tego dostosowujemy, tak? My się do tego dostosowujemy i pracodawca to widzi, nasi przełożeni to widzą, tak? Że jeżeli podnieśli nam wydajność o parę oczek i my ją robimy, to może potrącimy i przeróbkę to jeszcze wyżej, tak? Jesteśmy tak naprawdę po części winni. No każdy z nas jest sam sobie winny, tak? Druga sprawa jest taka,
w Łodzi był jeden dyrektor na to nasze centrum dystrybucji. Później okazało się, że wyszkolił się drugi, tak? I sytuacja wyglądała w pewnym momencie tak, że ten jeden był na sklepy, które są w Łodzi, a drugi był na sklepy na obrzeżach Łodzi, tak? Jeden drugi zaczął siebie prześcigać, zaczął ten podniósł wydajność, no to drugi też podniósł wydajność. Trzeci obciął godziny tu, no to czwarty obciął godziny tam. I tak naprawdę no takie, oni się między sobą konkurowali, a my tak naprawdę dostaliśmy potem najbardziej, pracownicy dostali potem najbardziej, więc to jest właśnie też problem, że sami jesteśmy sobie batem, tak? No, chcemy się popisać przed kimś, no to tak robimy. No bo jeszcze jest ten element... Momencik, panie Cajbałrem, który pierwszy się zgłosił do jakiś adwocem, rozumiem. No ja chciałem jeszcze dodać, że to porównanie międzynarodowe, jaka jest sytuacja w Lidlu w Polsce, albo w Tesco w Polsce, a Tesco wami, muszą brać pod uwagę przede wszystkim jednak różnice rynków pracy w tych krajach. W Anglii nie trzeba tego porównać. W Anglii jednak bezrobocie nigdy nie było tak, jak i w Polsce jest normalne tak naprawdę, więc po prostu tam pracowników trudniej jest znaleźć pracowników na naprawdę bardzo kiepskich warunkach. W Polsce, gdzie my żyjemy ciągle w presji bezrobocia od 12 do 20% od wielu lat i nigdy nie było mniejsze tak naprawdę, no to ludzie pójdą pracować za psie pieniądze w kiepskich warunkach, a na takie warunki by się w Anglii po prostu ludzie nie zgodzili. I tyle. I dlatego tam im trzeba zapewnić pakiet socjalny, trzeba im zapewnić jakieś warunki, a w Polsce nie trzeba Polaka, można po prostu totalnie gnębić, bo jest strukturalne bezrobocie od wielu lat bez widoków na poprawę i tylko tyle. I to też trzeba po prostu uwzględnić, że to są dwa zupełnie różne rynki pracy w rzeczywistości. Dobrze, to jeszcze Marceli i pan, ale ja też pozwolę sobie tutaj wykorzystać swoją uprzywilejowaną pozycję i się pozwolę się nie zgodzić z tobą, Reni, że tu chodzi tylko o kwestię rynków pracy, dlatego że w Stanach Zjednoczonych mamy problem Walmartu. Największej sieci handlowej we wszechświecie, prawda? W której warunki pracy, no cały czas pisze się o tym, że to co się dzieje w Lidlu, to w Walmartie, to podejrzewam, że wielu chętnie by się przeniosło, prawda? Jakby tam dostawali takie kwoty, o jakich pani mówi, w dolarach powiedzmy, no bo to są jednak Stany Zjednoczone, prawda? To znaczy tam zarabia się bardzo mało, praca jest bardzo ciężka, warunki pracy są fatalne, stosunki pracy są w pracy są fatalne, są instytucje takie HR, które są żywcem niemalże przeniesione z łagrów, prawda, czyli donosicielstwo oficjalne, punkty za donosy na kolegów, za te punkty można dostać tam wolny dzień. No po prostu to są straszne rzeczy, które tam się dzieją, mimo że Stany Zjednoczone mają generalnie dosyć niewielkie bezrobocie. Ale wielki śmieciowy rynek. A no właśnie, tak. Ale z czego to wynika? Po prostu ze stosunków prawnych, prawda? I też z pewnej kultury ekonomicznej, prawda? Nie, ja absolutnie nie mówię, że to jest jedyny czynnik, tylko mówię, że te porównania jednak trzeba uwzględnić po prostu oczywiście. Porównań sytuacyjnych, o to mi chodzi. Ja myślę, że rzeczywiście wszystkie te czynniki do pewnego stopnia mają znaczenie, ale jeszcze sobie pomyślałem w kontekście tego, co pani Justyna mówiła pod koniec, że też trzeba widzieć to, że to jak te prawne stosunki wyglądają, jest z kolei też w dużej mierze wypadkową po prostu siły strony pracowniczej, tak? Znaczy, że te stosunki prawne, które na Zachodzie są korzystniejsze, są też owocem pewnej walki wieloletniej. W tym sensie też jakaś bierność pracowników, powiedzmy, wobec złych warunków powoduje, że to się nie posuwa na przód. Mhm. Jeszcze pan chciał zabrać głos, tak? A potem pozwolimy pani przewodniczącej się ustosunkować do tych wszystkich głosów, no bo
No, ona jest jednak gwiazdą dzisiejszego, może nie wieczoru, ale po południu. A na części chciałbym z panią Justyną zgodzić, jak najbardziej to jest szerszy problem, to znaczy znieczulicy polskiego społeczeństwa też, tak? Bo mamy w Europie dwa modele. To może być model skandynawski, gdzie rzeczywiście uzwiązkowienie jest potężne, przekracza 60%, ale może być też model francuski, gdzie na członków związków jest mniej niż w Polsce, natomiast jak się coś dzieje, to społeczeństwo wychodzi w setkach tysięcy ludzi na ulicę. Tak? I myśmy jako społeczeństwo nie przyjęli ani jednego, ani drugiego modelu. Związki są słabe, bo są, a natomiast ja nie widzę ludzi, którzy by się chcieli zidentyfikować z innymi i brać udział czy to w protestach, czy w innych akcjach, tak? Żeśmy, no tak jakbyśmy się, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, tak pogodzić się i przeczekać, tak? Może będzie lepiej. Takie, to jest smutne, ale tak chyba jest. Znaczy ja jeszcze tylko może też troszkę do tego, co pan powiedział. Bo rzeczywiście uzwiązkowienie w liczbach we Francji jest dosyć niskie, tylko że tam gros, podobnie zresztą jest też w Niemczech, tam gros tych wszystkich zadań obecnych związków zawodowych w Polsce na zakładach przejmują rady pracownicze, które są w zasadzie we wszystkich zakładach troszkę większych, czyli tam powyżej 10 osób powiedzmy, a związki zawodowe... A związki zawodowe działają w zasadzie tylko na szczeblu centralnym, dlatego siłą rzeczy to uzwiązkowienie jest niskie. Natomiast na przykład jakiś czas temu pisałem jakiś tekst o związkach i pamiętam, że u nas rady pracownicze działają bodajże w 8% zakładów, w których powinny iść. Bo generalnie, formalnie one powinny też istnieć w Polsce. Tak. A w zasadzie w ogóle nie istnieje. I no i w takiej sytuacji, gdy są rady pracownicze skuteczne, to związki mogą się skupić na tym, na działalności ogólnokrajowej. I już uzwiązkowienie niekoniecznie musi być wysokie. Proszę Państwa, to ja poproszę już teraz Panią Przewodniczącą o podsumowanie tutaj tej naszej dyskusji. Trochę przekroczyliśmy czas, ale myślę, że z korzyścią dla nas wszystkich. A więc poproszę Panią o ostatnie słowo tutaj i może też o jakieś wskazówki dla nas, którzy jesteśmy też w części związkowcami, może nie w sieciach handlowych, a jesteśmy też klientami, konsumentami. No, co możemy zrobić, co można robić, żeby było lepiej, prawda? Bo w końcu między innymi po to się tutaj spotykamy na tych festiwalach i debatujemy, żeby dojść do jakiejś takiej konkluzji. Czy jeszcze odpowiem na to ostatnie pytanie tutaj tego pana. Zwolnili nas dyscyplinarnie. Tylko że pracodawca no, działaczy związkowych nie może zwolnić, tak? Bo my jesteśmy faktycznie chronieni. Tylko że nasz pracodawca postawił się w roli sądu, tak? Osądził, że jesteśmy winni i zrobił to w sumie też specjalnie, bo nasza rozprawa sądowa będzie trwała 2-3 lata i przez ten czas albo organizacja będzie jeszcze istnieć, albo nie, tak? To wszystko było przez ich stronę przemyślane i oni wszyscy wiedzieli po prostu, co robią na tej zasadzie, tak? Jak nas zwolnili, to tak naprawdę pracodawcy pracownicy jeszcze bardziej się przestraszyli, żeby właśnie zapisywać się do związku. Więc... A to było już napisane, jakie było uzasadnienie tego dyscyplinarnego zwolnienia? Już mówię. Za organizowanie tych akcji, które były przeprowadzone właśnie, tylko z tym, że te akcje w ogóle organizatorami nie była organizacja, tylko organizatorami był dane miasto, w którym było, za to, że ponoć fałszowaliśmy podpisy, za to, że ponoć fałszowaliśmy podpisy w listach do pracodawcy i że ja nie miałam 150 osób, a byłam na etacie związkowym. Tak, wszystko było domniemanie naszego pracodawcy. Tak. Tak jak mówię, oni to wszystko przekalkulowali i tyle. No. Oni wolą zapłacić jakieś tam odszkodowanie i to nawet nie, bo mój zastępca już miał dwie sprawy sądowe i okazało się, że mniej więcej, że prawdopodobnie idzie na ugodę z pracodawcą, ale ta ugoda w sumie wyglądałaby tak, że dostanie sprostowanie świadectwa i jak ta firma powiedziała, jakieś groszowe odszkodowanie, czyli pewnie 3-miesięczne wypowiedzenie to, co tak naprawdę faktycznie się należy na tej zasadzie. Tak. Czyli generalnie im się po prostu opłaca przegrać tę sprawę sądową, prawda? Bo
samo, jak pani mówiła, samo założenie zresztą chyba musi być i tak w firmie fundusz socjalny, to będzie firmę kosztowało tyle, że wypłacenie tych odszkodowań to będzie drobny ułamek, nie zauważalny. To jest pikuś porównanie, dokładnie, a jeszcze powiem, co pan powiedział a propos tego funduszu świadczeń socjalnych. Dlaczego go nie ma w ogóle u nas w firmie, bo powinien być? Nie ma go dlatego, że kiedy, znaczy się inaczej, dowiedziałam się od Państwowej Inspekcji Pracy, bo to też zapytałam, żeby skontrolowała firmę i ponoć pracodawca co 4 lata robi wybory na przedstawiciela pracowników, tylko że ja już pracuję 5 lat i w życiu człowieka nie widziałam, nie wiem jak się zgłosić, żeby kandydować na takiego przedstawiciela pracowników, nie wiem gdzie są regulaminy, jak to wszystko wygląda. To jest w ogóle fenomen, tak? I ten człowiek, który gdzieś tam został powołany jako przedstawiciel pracowników, podpisał w regulaminie, że nie tworzą funduszu świadczeń socjalnych. I my jako organizacja jesteśmy w kropce, tak? No bo po części no nie możemy nic zrobić, tak? Więc i najgorsze jest to, że pracodawca no nie musi mieć żadnych regulaminów, nie musi właśnie, spowiadać się inspekcji pracy, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. No tu inspekcja pracy tak jakby uwiązana ma ręce, tak? Ona nic nie może zrobić, bo nigdzie nie jest to zapisane, że pracodawca musi takie rzeczy wykazywać. To też jest właśnie problem. Jesteśmy sami też w sumie po części sobie winni, tak? Że mamy takie prawa, a nie inne. No a jeżeli chodzi o doradzenie i jak możemy było pomóc, no, ja trafiłam źle. Trafiłam chyba na najgorszego pracodawcę, na którego mogłam trafić, tak? Bo w innych sieciach handlowych te organizacje jakoś tam działają. Może czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, tak? No ale ja trafiłam tak, jak trafiłam. Od razu mówię, że nie żałuję tego, bo tak naprawdę dzięki temu, gdzie teraz jestem, nauczyłam się bardzo dużo, dowiedziałam się o sobie, że jestem w sumie osobą, no, która potrafi postawić czoło zadaniom, które zostały jej tam powierzone. Zresztą firma też mnie tego nauczyła w pewnym momencie. I nie żałuję tego, tylko chciałabym, żeby to wszystko jednak inaczej się też potoczyło, żebym miała jakieś tam możliwości rozwinięcia tej organizacji, no ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie, jak ta sprawa sądowa pójdzie i czy pracodawca w jakiś sposób się ugnie i tak dalej. A pomoc? Możemy zrobić groszówkę, jak rzucą kluczaki. Można. Albo te torebki, czy co to ostatnio? Proszę Państwa, a na przykład taki pomysł, żeby każdy z nas ściągnął sobie z internetu właśnie taki tutaj taką wizytówkę, żeby sobie sam wydrukował w domu jakieś naręcze i jak będzie robił zakupy w Lidlu, to żeby kasjerkom wręczał, no tak żebyśmy my też mogli się jakoś tu przyczynić do tego, żeby to uzwiązkowienie w Lidlu wzrosło, prawda? Może w taki sposób, żeby tutaj do... Ile nie zostanie wzięty za podstawioną osobę z Lidla. Takiego tajemniczego klienta. Ale... No właśnie, zależy teraz, jak do tego podejdzie pracownik. Tu jest właśnie też cały problem, bo... Ale to świadczy o aberracji, prawda? Że ludzie są po prostu zastraszeni. Boją się własnego cienia, powiem panu. Naprawdę, boją się własnego cienia. W pewnym momencie też poczułam się tak, jakbym chciała tych pracowników na siłę uszczęśliwić. Chciałabym na siłę im zmienić te warunki pracy, żeby oni się lepiej poczuli. Tak, no, tak się w pewnym momencie poczułam. No nie po to powstała organizacja, żebym doszła do takich wniosków, no nie w tą stronę. Może właśnie z drugiej strony uznać, że pracownicy Lidla są suwerenni i po prostu chcą takich warunków pracy i mają takie warunki pracy. No, zawsze mogą założyć firmę. Zawsze. No, swojego Lidla. Proszę Państwa, to może tak jeszcze? To proszę już o... Ja bym, ten pomysł polega na tym, żeby na przykład w Łodzi wybrać przykładowo dwa sklepy Lidl,
i zrobić akcję informacyjną po to, żeby na przykład w tym mieście uzwiązkowić i przygląda się temu, jaki teraz będzie związek między pracodawcą a tymi sklepami o dużym uzwiązkowieniu. Być może tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem kto kogo, ponieważ pracodawca może sobie pozwolić na takie ruchy z uwagi na pozycję pracowników, jaka jest, czyli jest żadna, są uprzedmiotowieni, a nie upodmiotowieni, to powiedzmy nasycenie, czy poprzez uzwiązkowienie wywołałoby no, tą prawidłową reakcję, taką jaką się pani spodziewa, że będzie. Znaczy ci powiem tak, no, pracodawca też by inaczej na to, inaczej spostrzegał organizację, jakby w organizacji nie było tylko 160 osób, a powiedzmy, nie wiem, 2000, 3000. Też inne podejście jest wtedy właśnie pracodawcy do organizacji, bo on widzi, że pracownicy tak naprawdę chcą tych zmian, tak? I że się nie boją przede wszystkim zapisać, tak? A firma moci w głowach pracowników tak, że oni się po prostu w tym momencie, tak jak mówię, boją własnego cienia. W strachu. Boją się własnego cienia. Ja wiem, że jest bezrobocie, jest ciężko znaleźć pracę, no ale ci ludzie w takich warunkach, jeżeli będą pracować 5 do 10 lat maksymalnie, to ich kręgosłupy nie wytrzymają. Przecież ja mam też telefony takie od kobiet, które pracują w centrum dystrybucji i mówi, no wie pani co, no coś mi strzeliło w kręgosłupie, teraz jestem na zwolnieniu lekarskim, za chwilę jakaś rehabilitacja. I taka pracownica wraca do tego centrum dystrybucji i w sumie pracodawca nie wie, co ma z nią zrobić, bo stanowiska pracy specjalnie dla niej nie dadzą, no bo to trzeba, wiadomo, inne warunki i tak dalej, już ona nie może dźwigać tak, jak dźwigała, więc zazwyczaj się zwalnia taką osobę, to jest przykre, ale prawdziwe, tak? Poza tym też któregoś dnia miałam taką sytuację u siebie na sklepie, że akurat rozkładałam towar i podszedł do mnie pan i czuję, że ktoś mi klepie po plecach i odwracam się, pan do mnie mówi, pani tyle nie dźwiga, bo pani w ciąży nie zajdzie. Klienci to widzą, tylko że my jako pracownicy się nad tym zastanawiamy, bo my wiemy, że jeżeli nie zrobimy tego, to nie wyjdziemy o 14, tylko wyjdziemy o 18, tak? No tu też wychodzą kolejne polskie zaniedbania. Polska jest krajem, w którym takie rzeczy można łatwo robić, chociażby to, że w Polsce super wolno działają sądy pracy i pracodawca może w zasadzie w ogóle nie chronią one pracownika. Pracodawca może właśnie zrobić sobie taki wynik, że zwolni na podstawie jakiejś fikcyjnej sprawy dyscyplinarnej, a wszystko się rozstrzygnie i tak gdzieś za 2 lata. Więc do tego czasu już się mnóstwo już organizacji związkowej może na przykład już nie być. Dokładnie. Proszę Państwa, no, miałem nadzieję, że skończymy jakimś optymistycznym akcentem jakiś promyk nadziei się pojawi, ale niestety się nie udało. Ja bardzo, bardzo Pani dziękuję.